Halo, halo, dzień dobry Państwu, hej, no ja z tej strony witam wszystkich gorąco i zapraszam na seans. Mam dla Was, ludziska, naprawdę dobrą wiadomość, mianowicie autorzy modyfikacji The Dawnless Days, czyli projektu dawniej znanego jako Rise of Mordor, poinformowali o ukończeniu narzędzia, które pozwala na swobodną edycję mapy kampanii. Jest to swoisty przełom po tak naprawdę 8 latach od premiery tej gry, ponieważ w lutym bodajże będzie rocznica, jaki tyczy się nie tylko, uwaga, Attili, bowiem jest on kompatybilny ze wszystkimi tutaj lurami od Roma 2 wzwyż, czyli ze wszystkimi totalurami, w których no autorzy, że tak powiem, zakręcili koreczek dla modderów i powiedzieli, że nie, nie panowie, wy nam pomysłów na totalury kraść nie będziecie. No i to jest wielka zmora dla graczy, dla modderów, ale jak widzicie, wszystko da się zrobić. No więc tak, żeby było jasne. Wcześniej dało się oczywiście mapę kampanii już edytować w kwestii graficznej, no co już mogliśmy zobaczyć na kanale właśnie autorów, gdzie pokazywali, jak tworzą Mordor, jak tworzą Gondor, Rohan, ogólnie te południe Śródziemia, no ale brakowało tam dosyć istotnego elementu, jakim oczywiście są goddamit osady. No i tutaj autor wrzucił filmik, który pokazuje, jak to wygląda. Przed Wami prezentacja podstawowej mapy. Jest to, zobaczcie, teren prowincji Sarmatia Europeana. Widzimy, że są trzy osady, nie ma niczego więcej, aż nagle za moment autor pokaże, jak to wygląda, kiedy to zmodował. No i uwaga, proszę bardzo, mamy coś nowego, czyli Cherson, który, tak wiem, znajduje się na południe od Dniepru, natomiast autor sam jest z Ukrainy i powiedział, że on to wie, tylko po prostu ta rzeka troszeczkę tam była problematyczna, no i o wiele łatwiej było to pokazać w ten sposób. Tak czy siak, zobaczcie, jest czwarta osada i jak widać, normalnie można ją zaatakować. Niestety nie pokazał autor, co się stanie, jeśli ją przejmiemy, ale no wnioskuję, że jeśli już autorzy tego moda się tym pochwalili, to oznacza, że to już działa, bo autorzy tego moda są według mnie naprawdę profesjonalnymi moderami, bo jeśli zobaczycie, jakie wrzucałem tutaj artykuły, informacje o tym, co ten mod będzie docelowo zawierał, to naprawdę można złapać się za głowę. Ta modyfikacja dla mnie to jest jak oddzielna gra. Tutaj wszystko od zera jest tak naprawdę zrobione. Jak sobie odpalimy teraz grę, wiadomo, są dostępne tylko bitwy, no to zobaczymy, że nawet menu nie jest podobne do podstawki. Wszystko zostało zrobione tak, by pasowało idealnie do Śródziemia Tolkiena. Generalnie Attila w moich oczach jest takim drugim Medievalem 2 w kwestii modów, ponieważ co do kwestii graficznej, no to uważam, że Attila, Rome 2 i Thrones of Britannia, bo te jakby gry są bardzo do siebie podobne, są takim pikiem graficznym. Tutaj ta grafika nie jest taka kolorowa, jak to wygląda w Troi, w Trzech Królestwach, w Warhammerze, podobnie animacje w bitwach. No tutaj czuć tą brutalność, czuć, że te animacje są realistyczne, a nie, że po trafieniu jakąś buławą gość odleci na 10 metrów dalej. No, wydaje mi się, że spory regres autorzy zaliczyli, tworząc Warhammera. Jakkolwiek Warhammer jest jeszcze wyjątkiem, bo wiadomo, tutaj są potwory, jest magia, więc te animacje jeszcze tam pasują, ale to lore historyczne, takie jak Trzy Królestwa, no niestety nie mogą się pochwalić ani trochę fajnymi animacjami. W każdym razie, ludziska, wyobraźcie sobie, co to może oznaczać na przestrzeni najbliższego roku. W moim skromnym, dosyć optymistycznym zdaniu wydaje mi się, że możemy spodziewać się pierwszego prototypu kampanii jeszcze do końca tego roku. No i autorzy tam kiedyś powiedzieli, że ich kampania będzie dzieliła się na trzy etapy. W pierwszym etapie wypuszczam południe Śródziemia, czyli Gondor, Mordor, Rohan, tam bodajże też Dół Easterlingów, Harad, Dol Amroth, no i to będą te tereny. Następnie zostanie dodany północny wschód, czyli tereny Dorunionu, tereny Mrocznej Puszczy, tereny tam Ereboru, a na sam koniec mapa zostanie uzupełniona o klimaty Eriadoru, a zatem... No, plany są ambitne. Uważam, że autorzy tego moda zrobią to po prostu no idealnie. Już teraz widać, że te bitwy są dopieszczone na maksymalny sposób i uważam, że tempo powstawania tej modyfikacji rośnie z miesiąca na miesiąc. Kiedyś update tak był, albo dwa update tak był na rok, no to było dobrze. W tym roku, wydaje mi się, że... W zeszłym roku, przepraszam, były chyba ze 4 albo 5 aktualizacji. Na pewno była to taka jedna duża, która dodała tą minimapę, jaka już jest kompatybilna i kiedy sobie klikniemy na Mordor, to faktycznie jest ta bitwa w Mordorze, bo te tereny są ciemne. No i nawet pod koniec grudnia był update, taki dodał nam frakcję, zobaczcie, elfów z Lothlórien i jeszcze dużo jednostek elfickich, plus rework dla generalnie oddziałów dystansowych, z którymi w tej grze jest dosyć mocny problem. Też zahaczę, że Terminator wrzuci podobny film, ale no ja już planowałem nagrać dla Was to krótkie przedstawienie dawno, więc żeby nie było, że coś tam kopiuję.
No i co, na pewno możemy spodziewać się, że autorzy Medieval Kingdoms coś zrobią z ich mapą. Po pierwsze, jak wiadomo, osady Fatidyli są bazowane na tych osadach z IV i V wieku, które no nie pasują do klimatu wieku XIII. Dla przykładu Kraków no nie jest tam, gdzie być powinien, co oznacza, że możemy ten Kraków, będzie to możliwe, żeby go poprawić i edytować, umiejscawiając go w miejsce poprawne. Ponadto rozszerzyć Skandynawię o tereny północne, dodać tereny Nowogrodu, ba, dodać Indie i nawet, co jest najbardziej w moich marzeniach, dodać Azję Centralną. Oj, jak ja bym chciał zobaczyć tą ekspansję Imperium Mongolskiego, nie tylko od armii, które się spełnią na terenach Choryzmu, ale żeby już było widać chociaż fragment, no, ich potężnej machiny militarnej. Wydaje mi się, że opcja jest multum. Do tego może powstać zupełnie inna modyfikacja, która nam przedstawia, załóżmy, w 8 wieku albo 7 wieku jedwabny szlak, prezentując tym samym całą Azję. Sądzę, że możliwości jest naprawdę multum. Nawet byłoby bardzo ciekawe, żeby na silniku Warhammera powstało Śródziemie, no bo jeśli faktycznie będzie to możliwe, jeśli to tak działa, jak autorzy tutaj napisali, no to jestem z tego bardzo zadowolony. Też jakiś czas temu właśnie autorzy tego samego moda wrzucili filmik pokazujący, jak w Warhammerze 2 nieco edytowali odnajdywanie dróg, no i tam była rzeka i w momencie kliknięcia, w momencie próby przejścia przez tą rzekę, no to domyślnie komputer szukał takiej okrężnej drogi. A oni to tak edytowali, że przez tą rzekę po prostu przeszedł, co było normalnie możliwe, ale trzeba było to kliknąć ręcznie, no więc wydaje mi się, że to modowanie tutaj jest bardzo mocno ograniczone, ale jest ono jak najbardziej możliwe dla osób, które no głęboko do tego silnika gry zajrzą. No więc to byłoby tak wstępnie na tyle z tego filmu, bo on jest tego krótki, miał za zadanie wam przedstawić dobrą nowinę. No i mam nadzieję, że w tym roku przyjdzie nam potoczyć kampanię potężnym Mordorem, czy też raczej bym celował bardziej chyba w Isengard, bo to będzie frakcja niewielka, przyjemna. A też co jest ciekawe, to w którymś z ostatnich update'ów autorzy wprowadzili drabiny, takie jakie były w Medieval, czyli nie takie jak w Romie 2 i Fatidyli, gdzie było nadal jakieś mega wielkie i takie w ogóle dziwne, tylko takie normalne, prawdziwe drabiny. Gdzieś to powinno tutaj być pokazane, o ile mi się to uda znaleźć. Też wam dam linki w opisie do oczywiście Discord autorów, dam wam link w opisie do Discorda Medieval Kingdom, żebyście śledzili scenę moderską do Total War Attili. No i dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, żegnam was, na razie. Hej, hej.